Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Zapraszam Ciebie i siebie na spotkanie z przeznaczeniem. Już od 17 września, a więc od daty szczególnej, od daty poprzedzającej pierwszy dzień nowego roku, już od tego dnia dostępny będzie dla Was i dla mnie również rytuał pełnej manifestacji przeznaczenia. Tak oto bowiem planety w trakcie nowiu ułożą się na niebie w sposób szczególny. Dokładny trygon do Saturna spowoduje natychmiastową manifestację wszystkiego, co zostanie spisane, co zostanie wypowiedziane, co zostanie ustanowione jako prawo. Jeżeli wiesz, czego pragniesz, jeżeli wiesz, czego chcesz, bądź nawet więcej, jeżeli znasz swoje przeznaczenie, bądź masz w sobie odwagę, by je poznać, bądź z nami. Połączmy się we wspólnym i zarazem, wszędzie, gdzie sięgamy, globalnym działaniu. Tak oto bowiem nami, w świat, wydostanie się pewnego rodzaju rozwiązanie. Wszędzie, gdzie sięgam ja, gdzie sięgasz Ty, gdzie sięga mój bliźniaczy płomień, gdzie sięga każdy, kto w Twoje serce wpisany światłem i ciepłem. Wszędzie, gdzie sięgamy i wszędzie, gdzie energia magii może popłynąć i sięgnąć dzięki nam, przeniknie to i również rozwiązanie, które ustanowimy, w którym sami się znajdziemy, w którym sami staniemy się, każdy jeden z nas. Wszystko to, co nie jest właściwe, jest niewłaściwe. W ziemskim życiu, w czasie, w którym człowiek może wydać swoją uważność, swoją obecność, swoje zaangażowanie tylko na jedną rzecz jednocześnie, w pełnym skupieniu i w uważności. Jest w tu i teraz, w danym miejscu, w danym czasie, w 100% sobą, w czasie. O takiej kondensacji na planecie, która posiada taką zasadę, a właściwie w progu przegęszczania się tej zasady w wyższą wartość tego, czym jest obecność, stoimy wszyscy jako nie tylko naród pionierów, nie tylko iskra, która wychodzi z Polski, a właściwie, która już wyszła z Polski i wszędzie tam, gdzie Ty sięgasz. Właśnie Ty tam sięga to, czego się uczysz, to, co zdobywasz, to, co w siebie inwestujesz, to, co jest Twoim wnioskiem, co jest Twoim odkryciem, co jest Twoim zrozumieniem. Tak oto pozwól sobie wprowadzić do swojego życia, a tym samym w świat, który reprezentujesz, całkowitą manifestację przeznaczenia. Nie istnieje bowiem coś takiego jak przeznaczenie negatywne. Każdy z nas, jako ziarno Boga posiane w ziemi, jest tu, ażeby rozkwitnąć. Jest tu, ażeby w całości wyemanować całością siebie z wewnątrz na zewnątrz. Osiągnąć pełnię siebie i podzielić się tym, co ta pełnia oznacza. Tak więc tego dnia, jeżeli pragniecie być w pierwszym kręgu czynienia, co oznacza, jeżeli pragniecie wraz ze mną przygotować ten rytuał tak, jakbyśmy wszyscy razem stali przy ołtarzu i razem odpalali świece i razem wzywali anioły, wtedy bądźcie ze mną 17 września. Jeżeli natomiast wolicie być tymi osobami, które już otrzymają gotowy rytuał i które są tym drugim klęgiem, już tymi osobami, które otrzymają, no oczywiście też wprowadzą swoją energię, też wprowadzą swój ołtarz, też wprowadzą swoje wydarzenie, ale nieco później, no to oczywiście dołączcie później. Pamiętajcie, nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, by spotkać się z przeznaczeniem, bo ono zawsze przychodzi, kiedy następuje gotowość i kiedy jest otwartość. Jeżeli jest w Tobie gotowość i otwartość, by podczas tego nowiu uporządkować ostatecznie wszystkie energie w swoim życiu, połączyć się ze swoją boską tożsamością i w pełnej odwadze i w pełnej spójności ze sobą podążyć za tą boską tożsamością w sobie, tak oto spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Ubierz się w sposób ważny. Ubierz się tak, by ceremonia,
które jest inauguracją Twojego nowego życia, miała dla Ciebie takie właśnie znaczenie. Przygotuj świece urodzinowe, tak oto bowiem ten dzień to narodziny Twojego nowego życia. Tym samym narodziny roku, narodziny nowej liczby, w której wszyscy popłyniemy z ciężkich energii czwórki w bardzo dynamiczne, ogienne, szybkie, prędkie, decyzyjne i zmieniające wszystko w stronę wolności, energii piątki. Witam więc w rytuale, który wprowadzi Was i wprowadzi mnie w nowe wydarzenie świata. Pełne połączenie z przeznaczeniem. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc.